Jan Karski został uznany przez tygodnik Newsweek za jednego z największych ludzi XX wieku, obok Jana Pawła II i Lecha Wałęsy. Znany jest z tego, że, i to jest taka jakby rytualna odpowiedź, że był to człowiek, który próbował zatrzymać Holokaust. W gruncie rzeczy był to emisariusz państwa podziemnego i rządu polskiego na wychodźstwie, który starał się ocalić Polskę przed skutkami układów jałtańskich czy wcześniej teherańskich. Starał się również ocalić tych jeszcze żyjących Żydów, których można było ocalić. Misja jego była misją kompletną i Karski zrobił tyle, ile było w mocy jednego człowieka. Biografia Jan Karski, jedno życie, opowiada o całym życiu Jana Karskiego od urodzenia do śmierci. Tym zasadniczo różni się od innych książek o Janie Karskim, obracających się na ogół wokół jego misji wojennych. Staramy się tutaj opowiedzieć o tym, kim był Jan Karski przed wojną, w czasie wojny i po wojnie, w jakim funkcjonował środowisku, co po sobie pozostawił i jaką może być dla nas nauką.